Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. To będą trudne miesiące dla kierowców. Wykonawca przebudowy ulicy Chrobrego i Mieszka I wszedł z pracami na główne skrzyżowanie w centrum miasta. Oznacza to utrudnienia i objazdy. Można tamtędy przejechać, ale będzie dłużej i trudniej oraz koniecznie trzeba patrzeć na znaki. Lepiej wybierać objazdy. Dziś w poruszaniu się po Nowemu w centrum miasta kierowcom pomagali policjanci. Wykonawca przebudowy ulicy Chrobrego i Mieszka I przystępuje do kolejnego etapu, nazywany u nas jako etap czwarty. I obejmuje on rozpoczęcie pracy w obrębie skrzyżowania ulicy Jagieły, Wybickiego, Chrobrego. Prace te będą realizowane w dwóch takich podetapach. Ten pierwszy właśnie od dzisiaj jest wdrażany w całym mieście, bo tak naprawdę zakres zmian w organizacji ruchu nie dotyczy tylko tego skrzyżowania, o którym mówimy, ale również wszystkich tutaj tras objazdowych, skrzyżowań przyległych, bo zakres utrudnień, których się spodziewam, jest na tyle duży, że chcieliśmy podjąć usprawnienia w wielu miejscach na raz. Między innymi będziemy zmieniać programy sygnalizacji świetlnej. Takie największe zmiany kierowców czekają i będą zasygnalizowane żółtym oznakowaniem poziomym, na przykład na moście staromiejskim, gdzie zmieniamy układ pasów ruchu. To znaczy wydzielamy lewoskręty, prawoskręty, robimy krótkie buspasy, żeby ułatwić też obsługę komunikacji miejskiej, centrum miasta. Będą nowe przystanki zastępcze, między innymi dla pasażerów bardzo istotną zmianą jest zawieszenie przystanku przy tak zwanym Arsenale na ulicy Bolesława Chrobrego. W jego miejsce zostanie usytuowane dwa przystanki zastępcze w rejonie katedry na ulicy Chrobrego. Wprowadzamy takie rozwiązanie jak na przykład mini rondo tymczasowe uformowane z urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowania poziomego w rejonie ulic, skrzyżowania ulic Chrobrego, Sikorskiego przy samej katedrze. To rondo będzie takim nietypowym rozwiązaniem z uwagi na fakt, że przez środek ronda będą przejeżdżać tramwaje. Przejazd przez skrzyżowanie będzie możliwy na relacji wschód-zachód, czyli z ulicy Wybickiego jadąc od ronda Kosynierów-Gdyńskich będzie można pojechać w ulicę Jagieły wyłącznie. I analogicznie na kierunku przeciwnym, czyli z ulicy Jagieły będzie można skręcić w prawo w kierunku ulicy Wybickiego. Ograniczenia dotyczą też pieszych, bo będziemy zamykać część z przejść dla pieszych na tym skrzyżowaniu z uwagi na zakres robót. Czynne będzie przejście przez Wybickiego i ono będzie objęte sygnalizacją świetlną. Przygotowane zostanie również dodatkowe nowe przejście dla pieszych na styku robót w rejonie ulicy Pocztowej. Sporo zmian dla kierowców w centrum miasta, to także wyzwanie dla policjantów. Chodzi przede wszystkim o to, żeby kierowcy nie jeździli na pamięć. Funkcjonariusze są w centrum miasta na kilku skrzyżowaniach już od samego rana. My monitorujemy tą sytuację. No widać przede wszystkim, że te apele przed zmianami poskutkowały, dlatego że tych kierowców w centrum miasta było dzisiaj zdecydowanie mniej, ruch był płynny, no ale nie oznacza to, że obyło się bez problemów. No są pewne sytuacje, które na pewno wymagają jeszcze korekt. Mowa tutaj o jeździe kierowców po rondzie, które jest utworzone u zbiegu ulic Sikorskiego i Chrobrego. No zdarzały się sytuacje, w których kierowcy przejeżdżali wręcz przez środek tego ronda, niekoniecznie zwracali uwagę na znaki. My przypominamy, aby nie jeździć na pamięć. Są spore zmiany, dlatego należy zwolnić, zaobserwować, co dzieje się wokół i myślę, że wtedy będziemy mogli te skrzyżowanie, te rondo pokonać w sposób płynny i bezpieczny. Zamykamy tylko połowę skrzyżowania, więc nie wyobrażaliśmy sobie nigdy możliwości wyłączenia tego skrzyżowania w centrum miasta bez budowy dwóch mostów, więc na dzień dzisiejszy nie udało nam się w ramach tej inwestycji tych mostów wybudować, więc tylko połowa skrzyżowania zostanie zamknięta, no i potem druga połowa, jak zostanie tamta skończona. Na tą chwilę w celu przyspieszenia planujemy zatrudnić dwóch archeologów niezależnych, to znaczy
czy się w tym obszarze, który już został archeologicznie wydana decyzja z konserwatora, czyli przy przemysłówce, czy przy tym, no, taka ziemia niczyja, jak to się mówi, to tam będzie pracowała, jest podpisana u Was panią Groblicą, jeśli chodzi o prace archeologiczne. Natomiast jeżeli na głównym skrzyżowaniu ujawnią się artefakty, czy jak to mówią nasi archeolodzy, to tam planujemy z naszym muzeum wtedy podpisać umowę, żeby jakby nie było problemów, bo jeden archeolog może tego po prostu nie dźwignąć. Teraz w informacjach dobra wiadomość dla pacjentów. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał umowę z Gorzowskim Szpitalem na chirurgię naczyniową. To jedyny tego typu oddział na północy regionu i bardzo potrzebny. Do tej pory chorzy musieli jeździć na leczenie do innych miast. Mieszkańcy czekali bardzo długo. Widać to niestety u przychodzących chorych, którzy naprawdę niektórzy są w stanie bardzo zaawansowanych chorób naczyniowych. Od 2 kwietnia dzięki staraniom zarządu szpitala udało nam się uzyskać kontrakt z NFZ-em na świadczenie usług z dziedziny chirurgii naczyniowej. Wprawdzie od pół roku już wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej otwartej, natomiast uzyskanie tego kontraktu umożliwia nam rozszerzenie zakresu świadczonych usług, przede wszystkim o zabiegi wewnątrznaczyniowe, a także o zaopatrywanie najnowocześniejszą metodą tętniaków aortalnych, metodą zakładania stent graftów, czyli bez otwartej operacji, minimalnie inwazyjnym sposobem możemy uratować tych pacjentów. Zapotrzebowanie jest ogromne, ponieważ pacjenci trafiają nieustannie na izbę przyjęć, niestety już w tych takich najbardziej zaawansowanych stadiach choroby. Natomiast działa również poradnia chirurgii naczyniowej, gdzie przychodzą pacjenci do umówienia planowych, może nie do końca planowych, bo w chirurgii naczyniowej rzadko które zabiegi są tak w 100% planowe, ale powiedzmy do umawiania tych zabiegów nie najbardziej pilnych. Także zapotrzebowanie w Lubuskim, w tej części województwa lubuskiego na nasze usługi jest ogromne. To jest wyjątkowo ważne, dlatego że pacjenci bardzo często w nagłym stanie do nas przyjeżdżają, trzeba im szybko udzielić pomocy. A muszę powiedzieć, że to był taki moment, jak pracowaliśmy z prezesem Ostruchem w szpitalu, wtedy kiedy właśnie na chorobę naczyniową trafił do nas nasz pracownik, ortopeda, pan doktor Gładysz. Pan doktor Gładysz niestety nie przeżył i wtedy postanowiliśmy sobie, że zrobimy wszystko, żeby w naszym szpitalu była chirurgia naczyniowa, bo nasi pacjenci tego potrzebują i na to zasługują. Po w zasadzie latach ciężkiej pracy, bo trzeba było wyposażyć szpital w odpowiedni sprzęt specjalistyczny, ale co najważniejsze, zadbać o ekipę. Udało nam się pozyskać chirurgów naczyniowych. Do tej pory pacjenci, którzy do nas przyjeżdżali, a byli w stanie zagrożenia życia, w takim bardzo pilnym trybie musieliśmy ich przetransportować do Szczecina, do Poznania czy do Zielonej Góry. Teraz będziemy mogli zadbać o nich w naszym szpitalu. W Galerii Sztuki w Ośrodku Radioterapii w Gorzowskim Szpitalu można oglądać nową wystawę. To prace powstałe podczas międzynarodowych plenerów artystycznych Art Plener Słońsk. To pierwsza wystawa o charakterze międzynarodowym w szpitalnej galerii. Przywieźliśmy pokłosie 29 lat międzynarodowych plenerów artystycznych Art Plener Słońsk. W tej chwili znajdują się prace od grafik poprzez obrazy olejne, akrylowe, szkice tuszem i wiele, wiele innych. Dlatego, że warte uwagi. Są najnowsze i są najstarsze, ale chciałbym przedstawić, no wszystkich nie dałoby rady, którzy przyjeżdżają, ale te, które zwracają uwagę. Malarze na plenerach, każdy z nich zostawia na pamiątkę obraz. I stąd te obrazy zostają w Słońsku. I wiedziałem o tym, a pan Błażej jest takim człowiekiem z sercem na dłoni i bardzo pomocnym i dbającym o tych malarzy. Ma ogromne kontakty w kraju, za granicą. Także zgodził się i mamy to, co mamy. To są malarze seniorzy, młodsi, jest tutaj pani Izabela Sak, jest obraz, no i wielu, wielu innych ludzi, których ja osobiście nawet nie znałem wcześniej, bo te obrazy są z kilku lat.
Przez pandemię mniej się ruszamy, dużo jemy i niestety tyjemy. Odpowiedzią na to ma być program aktywizacji sportowej dla mieszkańców. Rozmowy w tej sprawie trwają. Akademia Wychowania Fizycznego, Wydział Zamiejscowy w Gorzowie oraz magistrat mają plan na zajęcia od najstarszych do najmłodszych. Chcemy wprowadzić program, który miałby trzy punkty, czyli przede wszystkim program trener osiedlowy, drugi trener senioralny i trzeci trener przedszkolaka. Polegałoby to na tym, że szkoły i instytucje, które dysponują odpowiednimi obiektami, udostępniałyby swoje obiekty na zajęcia popołudniowe, które prowadziliby absolwenci, pracownicy AWF-u, także studenci, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Naturalnie w miarę możliwości finansowych miasta prowadzące te zajęcia byliby wynagradzani na tyle, na ile miasto byłoby stać. W każdym razie niezależnie od wieku, od poziomu aktywności fizycznej, od płci, wszyscy od przedszkolaka do seniora mieliby szansę zapisać się na zajęcia, które aktywizowałyby ich aktywność fizyczną, pozwalałyby na zajęcia, no, głównie grupowe oczywiście, bo trudno mówić w tym przypadku o zajęciach indywidualnych, w każdym razie, które miałyby wpłynąć na podniesienie poziomu ich aktywizacji, poziomu sprawności fizycznej, także częściowo stanu zdrowia, bo nie jest tajemnicą, że regularna aktywność fizyczna wpływa także pozytywnie na nasze zdolności poznawcze, na pracę mózgu, a nie tylko na to, jak się czujemy fizycznie. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro, oczywiście o godzinie 17:30. Do zobaczenia.